Mamy środę, 28 października. Artur Kisielewicz, witam Państwa serdecznie. Magazyn Miejski. Zaczynamy w dzisiejszym wydaniu. Tańsze bilety kolejowe. Inwestują w IOG. Podaruj mi dolara. Jednolita, tania i z gwarancją stałej ceny. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wprowadza taryfę wojewódzką na wszystkich regionalnych połączeniach kolejowych. Zacznie działać od 13 grudnia. Zasadą nowej taryfy będzie liniowość. Za pierwsze 10 km zapłacimy 2,50, za każdy kolejny 13 groszy. Bilet miesięczny będzie kosztował tyle, co 30 przejazdów jednorazowych. W praktyce bilety z Bydgoszczy do Inowrocławia obecnie za 11,70 stanie je o 4,50 do 7,20 zł. Podobnie korzystnie wyglądać to będzie w odniesieniu do biletów miesięcznych. Będzie taniej nawet o 25%. Mało tego, jeśli na jakiejś linii przewoźnik wprowadzi promocję przebijającą wspomnianą ofertę, to pasażer będzie mógł wybrać korzystniejszy dla siebie wariant biletu. Przy wprowadzonej taryfie cały czas będą obowiązywać wszystkie przejazdowe zniżki ustawowe. Sprzedano kolejną działkę w inowrocławskim obszarze gospodarczym. Powstanie na niej magazyn materiałów budowlanych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynek garażowy dla samochodów dostawczych. Wspomniana działka znajduje się na terenie inowrocławskiego obszaru gospodarczego, dokładnie w strefie północnej. Przedsiębiorca swoją inwestycję zamierza zrealizować do końca przyszłego roku. Akt notarialny został już podpisany. Tak, w październiku, w tym miesiącu kolejny inwestor nabył od Urzędu Miasta Inowrocławia działkę. Dodać tutaj należy, że jest to przedsiębiorca, który rozszerza działalność na terenie inowrocławskiego obszaru gospodarczego, ponieważ w zeszłym roku hurtownia materiałów budowlanych Kompleks, bo o tym przedsiębiorcy mówimy, nabyła około 1000 metrów kwadratowych, a w tym roku dokupiła kolejną działkę leżącą obok, powierzchnia 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na tej nowej działce inwestor zobowiązał się, zadeklarował wybudowanie magazynu materiałów budowlanych wraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych, dodatkowo budynku garażowego dla samochodów dostawczych o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Dodać należy, że przedsiębiorca tutaj zobowiązał się do zainwestowania środków, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, w wysokości ponad 2 milionów 100 tysięcy złotych, a także, co ważne, powstania, utworzenia 3 nowych miejsc pracy przy okazji realizacji tej inwestycji. W hali widowiskowo-sportowej odbędzie się charytatywny maraton zumby pod nazwą Podaruj mi dolara na rzecz sparaliżowanego Piotra Kalinowskiego. Był osobą niezwykle aktywną, pracował, pomagał innym i uprawiał sport. Prowadził piłkarski, amatorski klub sportowy. Dzisiaj to Piotr Kalinowski potrzebuje wsparcia. Na prośbę o pomoc zareagowała Fundacja Ekspert Kujawy w Inowrocławiu, podejmując się organizacji charytatywnego maratonu zumby. Jakiś czas temu zgłosił się do nas pan Piotr Kalinowski. Otrzymaliśmy bardzo wzruszającego maila od pana Piotra, który w 2013 roku z dnia na dzień został sparaliżowany. Sprawa jest o tyle poważna, że choroba ta jest bardzo rzadka, nieleczona w Polsce. Jedyną szansą dla niego jest diagnostyka w Stanach Zjednoczonych. Piekielnie drogie badania, bardzo drogie leczenie. Stwierdziliśmy, dlaczego nie, skoro pan Piotr był społecznikiem, działał w Kniewkowie, prowadził klub sportowy, dlaczego my nie możemy włączyć się w akcję również sportową. Stąd pomysł zumby. Będziemy zumbować 9 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu. Podczas zumby wystąpi Paulina Kluczyńska, licencjonowana instruktorka, znana tutaj w naszym regionie inowrocławskim. Dodatkowo będzie możliwość wzięcia udziału w licytacjach. Bardzo ciekawe gadżety sportowców, muzyków. Będzie też stanowisko prozdrowotne, gdzie będzie można uczestniczyć w badaniu krwi, w badaniu ciśnienia. To też taka idea tej naszej profilaktyki zdrowotnej. Panu Piotrowi się nie udało, gdzieś to zdrowie zaszwankowało, więc my badajmy się, leczmy się w porę, stosujmy profilaktykę, przy okazji uprawiajmy sport, zumbujmy i pomagajmy panu Piotrowi. Środowy magazyn miejski dobiegł końca. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. We'll be right back.
Na deskach Teatru Miejskiego odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Swoje umiejętności wokalne i aktorskie zaprezentowali mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniowie ZSI. Impreza organizowana jest już od kilku lat, ale po raz pierwszy odbyła się w naszym teatrze. Publiczność mogła obejrzeć występy musicalowe i przedstawienia teatralne. Humory dopisywały wszystkim. Na scenie można było zobaczyć m.in. program artystyczny przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Gniewkowa. Dzisiaj z nami jest również Środowiskowy Dom Samopomocy z Gniewkowa, tak? Gniewkowa, tak. Co przygotowaliście? Przygotowaliśmy żabkę Julia Matuwima. Stroje przygotowywaliśmy sami, głównie była to praca naszych uczestników. Pomagali też oczywiście pracownicy wszyscy. No, jeśli chodzi o próby, robiliśmy to w ostatnim czasie przez tydzień, robiliśmy to codziennie. Dobrze się chłopacy przede wszystkim przy tym bawili, bo wstydzili się naszym dziewczynom. Ale myślę, że wyszło nam fajnie, wszystkim się podobało i oni liczą na więcej, tak? Bardzo cieszyli się z tego, że mogli tutaj przyjechać, mogli się wystąpić. Występujemy tutaj już po raz drugi, także myślę, że trema ich nie zjadła, co było widać, tak? Chyba nie zjadła, bo nawet jak schodzili ze sceny, to słyszałem, że skandowali: udało się, wyszło dobrze, wyszło wspaniale. Mi się też wydaje, że wyszło wspaniale. Nawet jeżeli są jakieś potknięcia, czy czasem zapominają tekstu, to dla nich jest ważne to, że wyjdą, że przyjadą tutaj, że występują z innymi ludźmi, z podobnymi problemami, tak? Sama radość tego bycia tutaj, to już jest dużo, uważam. No właśnie, i to też może pomaga im walczyć, nie wiem, z nieśmiałością, też pewien element integracji z lokalnym środowiskiem? Znaczy, to na pewno, bo już wcześniej były takie momenty, gdzie po prostu oni bali się wyjść. Dużym wyzwaniem było przyjście już do nas, do samego domu, zapisanie się. I nie ukrywam, że u kilku osób przyjechanie tutaj, wystąpienie publicznie, to jest duży krok do przodu, tak? I tym bardziej wielkie brawa dla nich, myślę. I cieszę się, że mam nadzieję, że jeszcze będzie nie jedna okazja, żeby wystąpić i pokazać swoje talenty. Publiczność porwał także występ Inowrocławskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Swój występ miał dziś także Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu. Daliście czadu? No, daliśmy czadu, przygotowaliśmy miks piosenek, hitów lat 80. i 90. Postanowiliśmy połączyć utwory takie najbardziej znane po to, żeby publiczność mogła się bawić razem z nami. Także przygotowania do występu trwały dosyć długo, też włączając w to przygotowania strojów. To nie był nasz pierwszy występ z tym utworem, z tymi utworami, ale pierwszy w Inowrocławiu, ponieważ występowaliśmy wcześniej w Kruszwicy i w Barcinie. Także pierwszy raz występowaliśmy tutaj na scenie teatru w Inowrocławiu. No i daliśmy czadu. Jak artyści przeżywają te swoje występy? Czują tremę? Czują tremę jak najbardziej, chociaż jesteśmy świeżo po Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, więc no mają jakieś doświadczenie już, nie bez wątpienia. Natomiast no trema jest zawsze. Trema jest zawsze, tym bardziej, że jest to duża scena i duża publiczność jest, także trema na pewno jest. No jest trema, ale tutaj wszyscy podkreślają, że jednak artyści chcą występować, lubią takie występy i same przygotowania. Oczywiście, bardzo lubią te występy, bardzo lubią występować, no to też podnosi ich samoocenę, więc jak najbardziej na początku, kiedy zaczynaliśmy przygotowania do wszelkiego rodzaju występów, nie było tylu chętnych osób z tego względu właśnie, że byli bardzo, stresowali się po prostu, nie chcieli, bali się tego, bo nie wiedzieli, co ich czeka. Natomiast teraz, kiedy przygotowujemy różnego rodzaju występy, czy przedstawienia, czy inscenizacje, jest bardzo dużo chętnych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pod kątem teatroterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy bardzo się ten kierunek rozwija, bardzo się z tego powodu cieszymy. Swoje 5 minut na deskach teatru mieli także artyści z Domu Pomocy Społecznej w Warzywie. Porwaliście publiczność, kolejny występ bardzo widowiskowy. Co zaprezentowaliście? Cieszę się bardzo. Zaprezentowaliśmy dzisiaj Wieżę Babel na podstawie musicalu Metro. Skąd pomysł akurat na ten utwór? Oglądając YouTube, że tak powiem, zresztą kiedyś jako młodszy troszeczkę człowiek uwielbiałem musical Metro, grałem ten musical na gitarze, na pianinie, na fortepianie, stąd dlatego narodziło mi się to, żeby zrobić właśnie to, czego już gdzieś tam nie słychać, tylko w internecie. Łatwo było zrobić taki musical, mini musical z podopiecznymi, akurat ten Wieżę Babel? To są kwestie prób,
przygotowań. Naprawdę są panowie, którzy chcą brać udział, chcą się udzielać, cieszą się z tego i uwielbiają to robić, więc z tymi panami może nie ma jakiegokolwiek tam problemu, ale są osoby, które, nad którymi trzeba więcej popracować, dlatego też zajmuje to troszeczkę czasu. Wieża Babel też miała pewne przesłanie. Miała przesłanie, dlatego zrobiliśmy to na zasadzie, wracając do czasów biblijnych, przesłania właśnie tego typowo biblijnego o poplątaniu języków, a na tą chwilę jest to przesłanie, że ludzie nie potrafią ze sobą się porozumiewać, liczy się tylko czat, internet, telefon komórkowy, tablety, a nie ma kontaktu z drugą bliską osobą. Dlatego myślę, że wyszło coś z tym przesłaniem z biblijnych czasów na teraźniejszość. Liczymy, że to nie pierwszy Was występ i jeszcze pojawicie się tutaj w teatrze. Miejmy nadzieję, że tak. Jesteśmy chyba po raz czwarty. Fakt, że to było w szkole muzycznej, ale z chęcią zawsze tutaj przyjeżdżamy, cieszymy się z zaproszenia i na pewno będziemy wracać. Organizatorem przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Powiatowy przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Na scenie prezentują się mieszkańcy 5 domów pomocy społecznej, 4 środowiskowych domów samopomocy, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniowie zespołu szkół integracyjnych. W każdej z tych jednostek odbywają się zajęcia, podczas których osoby niepełnosprawne przygotowują się do ról, uczą się angażować w różnego rodzaju występy. Chcielibyśmy, aby mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na dużej, prawdziwej scenie. Stąd po raz trzeci organizujemy przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, po raz pierwszy w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Jaki jest generalnie cel i w czym mogą pomóc takie występy podopieczne? Przede wszystkim jest to rehabilitacja społeczna. To, że mogą występować na prawdziwej scenie, to dla nich jest, proszę mi wierzyć, duża nobilitacja. Z reguły występują przed gośćmi, którzy odwiedzają czy też domy pomocy społecznej, czy środowiskowe domy samopomocy. Natomiast tutaj jest prawdziwy teatr. Jest scena, ale jest też widownia. Mamy ponad pewnie około 200 osób na scenie, przed którymi mogą się zaprezentować. Tak jak zdążyłem się zorientować, uczestnicy, mieszkańcy tym przeglądem żyli już od kilku tygodni. Trema, o której dzisiaj wspominali, bo to występ na prawdziwej scenie, przed taką publicznością, to, że mogą zaprezentować swoje umiejętności, to dla nich duże wyzwanie, ale przede wszystkim to jest chęć pokazania się tego, co w ostatnim czasie udało im się zrobić. No i spektrum tych wystąpień jest naprawdę bardzo szeroki, bo przeróżne występy, prawda? Tak, od musicalu, który miał miejsce, pierwszy Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu wprowadził w nas taki nastrój indiański, poprzez występy wokalne, karaoke, naprawdę jest co oglądać.